Kolejna odsłona zapadania się ziemi w Trzebini. Podczas wiercenia otworu w pobliżu jednej z powstałych niedawno dziur pod pojazdem z wiertnicą także zapadła się ziemia. Jak poinformowała Spółka Restrukturyzacji Kopalni, część maszyny utknęła. Ziemia zapadła się podczas prac wzmacniających grunt w rejonie zapadliska z grudnia ubiegłego roku. W dziurze utknął pojazd z wiertnicą. Nikomu nic się nie stało. Maszyna była zakotwiona i odpowiednio zabezpieczona. Przy ulicy górniczej w Trzebini prowadzone są prace. Dotychczas wykonano dwa z pięciu planowanych otworów. Każdy z nich ma być głęboki na około 30 metrów. Przez odwierty zostanie wtłoczona substancja stabilizująca grunt. Zapadiska powstające na terenie gminy to szkody pogórnicze spowodowane przez dawną kopalnię siersza. Likwidatorzy zakładali, że pozostałe po eksploatacji pustki wypełni woda. Z biegiem czasu woda zaczęła podchodzić coraz bliżej powierzchni ziemi.